Dzień dobry, zapraszam. A w serwisie już teraz czas na kolejne informacje, te sportowe, dobre, bo to dobra passa polskich siatkarzy. Dziś rano Polacy pokonali Egipt 3-0 w siódmej kolejce Pucharu Świata. Biało-czerwoni umocnili się tym samym w pierwszej trójce turnieju, a jutro zagrają z Australią. A teraz już polityka. Platforma Obywatelska mogłaby wejść w koalicję z Konfederacją po wyborach. Takiej możliwości nie wyklucza poseł PO Sławomir Neumann, który mówił o tym na antenie Polsat News. Możliwości utworzenia rządu z Platformą Obywatelską nie wyklucza także prezes partii Korwin, Janusz Korwin-Mikke. O takim scenariuszu mówili także wcześniej inni politycy. Janusz Korwin-Mikke uważa, że Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją. Dodatkowo tłumaczy antypolską politykę rosyjskich zaborców. Na antenie telewizji w realu24.pl przekonywał, że zsyłka na Syberię polegała na tym, że płacono dzienną stawkę. I to nie była katorga, ale był to zakaz mieszania się w sprawy Polski. I te słowa komentował historyk dr Robert Derewenda. I to ostatnia informacja w tym serwisie. Kolejny o 10, a za moment program Minęła 9. Adrian Klarenbach i jego kolejni goście. Dobrego dnia, do zobaczenia.